Cześć, jestem Klaudia i dzisiaj pokażę Wam, jak uratować przypalone garnki. Jeżeli tak jak ja ciągle i notorycznie przypalacie garnki, to ta metoda się sprawdzi. Cały trik polega na tym, że do spalonego garnka wrzucamy odpady bio. I ja wrzucam na przykład fusy po herbacie, skorupki jajek, resztki owsianki, resztki po kompocie z ogórków, skórki pomarańczy, znowu herbatę. Pamiętajcie, że jeżeli pijecie herbatę w torebkach, to fusy należy wrzucić do odpadów bio, a torebkę do odpadów zmieszanych. Jeżeli nie jesteście pewni, czy dany produkt może zostać wrzucony do odpadów bio, to wejdźcie na stronę Segreguj napięć i tam odszukajcie danego produktu. Po kilku tygodniach będzie można zauważyć, że spalenizny jest już mniej, ale warto utrzymać ten proces aż do całkowitego zniknięcia. Jako ciekawostkę powiem Wam, że są już możliwości, aby kompostować na balkonie. Są w sprzedaży specjalne mini kontenery, gdzie głównym składnikiem są Wasze bioodpady i dżownice kalifornijskie. Powodują one rozkład jedzenia, a powstała z tego ziemia idealnie nadaje się jako nawóz do kwiatków. To dajcie znać, jak Wam poszło. Na razie!